Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś tak bardziej w nowym odcinku Finasz ocenia. Dziś ocenimy sobie Windowsa Neptune. Widzimy właśnie jego ekran startowy. No i teraz chciałbym na wstępie powiedzieć, że to jest beta Windowsa 2000. Oczywiście, co możemy w tym systemie zauważyć? Możemy zauważyć oczywiście na pasku tytułowym napis comments, gdzie można wystawić komentarze. A wygląd to oczywiście reprezentuje się w ten oto sposób. Klasyczny wygląd paska zadań jest najbardziej designerski, jak na stare czasy. Teraz zobaczmy właściwości. W właściwościach oczywiście mamy najróżniejsze tapety, przeróżne, designerskie, no i oczywiście mamy położenie do środka, sąsiadująco i rozciągnięcie, czego nawet chyba nie muszę prezentować. Zobaczmy teraz wygaszacze ekranu. Wygaszaczy ekranu jest naprawdę bardzo sporo. Oczywiście zobaczymy teraz standardowy wygaszacz, którego oczywiście nie da się odczytać i szczerze powiedziawszy nie wiem, co to jest. Wygląd teraz tego paska zadań, schemat i ogólnie kolor styka interfejsu. Możemy skorzystać oczywiście z pakietu, jak i stworzyć własne. Generalnie ja się trochę bawiłem osobiście tym i stworzyłem naprawdę niesamowite dzieło. W zakładce web możemy znaleźć pulpit Active Desktop. W efektach możemy zmienić ikony najbardziej podstawowych programów oraz dodać przeróżne efekty. No i ustawienia, czyli rozdzielczość oraz schemat kolorów i inne ustawienia monitora, które również się przydadzą, jak chcesz mieć na przykład wysoką czy niską rozdzielczość, czy czcionkę mniejszą czy wyższą, czy jak to się tam zwie. No dobra, z właściwości to będzie na tyle. Teraz, co możemy zaprezentować, to oczywiście menu Start, które swoją drogą przypomina te z Windowsa 98, 95 i generalnie jeszcze 2000. I mamy też ogółem podstawowe programy, jak i też ustawienia. Mamy coś też dla fanatyków przeglądania internetu, czyli starą, dobrą przeglądarkę jak świat Internet Explorer, na której możemy przeglądać różne i to najróżniejsze pliki, strony internetowe i przeróżne filmiki. Czemu by nie wejść na mój kanał? Powiedzmy, że przeglądarka jest naprawdę dobra i szczerze powiedziawszy szybka. Tak dla przypomnienia, sam z niej kiedyś korzystałem. Kiedyś oczywiście nie zawodziła mnie. Co by tu teraz powiedzieć? Może pora się wypowiedzieć coś na temat gier. Oczywiście mamy Flickr, Sapper i Patience. Można sobie tymi grami umilić długie godziny albo pograć sobie w przerwie w pracy, jak tam kto woli. Oczywiście sam je polecam. Zastanawiało was kiedyś, czy było już CMD? Tak, jest już w końcu CMD, nawet pisze, że to Microsoft Windows 2000, nie pisze, że to Windows Neptune, no chociaż w sumie ciekawe czemu.
Można na tej konsoli robić naprawdę niesamowite rzeczy. Oczywiście, jeśli się nie w to zamknie. No i teraz pewnie zastanawialiście się, jak wygląda ekran logowania. Ekran logowania wygląda w następujący sposób. Mamy do dyspozycji dwóch użytkowników, administratora i gościa. Pewnie zastanawia Was też profil gościa, który zaraz zaprezentuję. Jesteśmy właśnie w profilu gościa. Gość prezentuje się w taki oto sposób. Dodatkowo pojawia się ikona Connect to the Internet, co oznacza, że nie mamy jeszcze w tym profilu połączenia internetowego. I czy da się skonfigurować właśnie to połączenie? Tego oczywiście się dowiemy dzisiaj. Jak pewnie widzimy, wchodząc w Internet Explorera, pojawia się błąd, co oznacza, że nie możemy połączyć się z internetem w naszym profilu. Prawdopodobnie trzeba wejść w ustawienia, żeby tam połączyć się z internetem. A teraz przejdźmy do profilu administratora i pokażę Wam oczywiście naszego Outlook Express, czyli program do odczytywania i pisania maili. Pewnie teraz widzicie okienko, wyskoczył taki kreator konta e-mail, które oczywiście można wyłączyć, nie wiem po co to jest. No dobra, nie mogę zamknąć tego kreatora, ale znajdzie się jakiś sposób. Dobra. Widzimy teraz cały interfejs właśnie tego programu Outlook Express. Nawet mamy tutaj od Microsoftu już pierwszy e-mail, pierwszą wiadomość, tak jakby. No i teraz przejdziemy do mój komputer, gdzie zaprezentuję patent, którego oczywiście brak w Windowsie XP. A mianowicie to, że jednym kliknięciem możemy pokazać, ile jest pamięci używanej i ile wolnej na danym dysku. Pojawia się to z lewej strony ekranu. I to jest najbardziej wiarygodne, ponieważ jak wejdziemy we właściwości, również możemy tak zauważyć. No, nawet stacja dyskietek jest, no nic dziwnego. No i teraz pokażemy panel sterowania. Panel sterowania dzieli się na różne ustawienia obrazu, dźwięku, klawiatury, myszy, internetu, konta użytkowników, daty i godziny oraz opcji administracyjnych, gdzie mamy tradycyjne opcje. Oczywiście z niektórych korzystamy również w innych wersjach systemu Windows. No i jak pewnie widzicie, tak się ono prezentuje. Teraz chyba pora już kończyć, no bo to już trochę za długo trwa. Jeszcze przedstawię Wam moje dokumenty, jak się one prezentują. No i mamy folder moje obrazy, ale wiadomo, że jest tylko jeden obraz, który możemy zobaczyć w Windowsie 95 i 98. Chyba 95. No i tym optymistycznym akcentem przejdźmy do oceny. A więc ocena ogólna to ranga dość dobrym, ponieważ system ma trochę zalet, ale niestety ma też sporo wad. Te wszystkie wady i zalety można zobaczyć w opisie filmu oraz na ekranie teraz. A więc, jeśli filmik się spodobał, wstawcie lajka, jeśli nie, możecie spadać, zostawiając serdeczną łapkę w dół, możecie także zasubskrybować mój kanał, jeśli tego nie zrobiliście, by być na bieżąco z nowymi filmami. No i ogółem, na razie.